poranka zimki. A na żywo w studiu programu Drugiego Polskiego Radia, co także widać na stronie radio.pl Dawid Ogrodnik, dzień dobry. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Pomyślałem sobie tak, najważniejszą chyba i największą y, nagrodę otrzymałeś w przeciągu ostatnich 12 miesięcy? Bo to jest taka życiowa nagroda, można powiedzieć. Tak. Taki mój czyli, prywatny shooting star. Tak jest. Czyli, tak. czyli córa. Tak, moja bo, córka. tak. Y, a y, Myślę, że to, co teraz nadchodzi, czy co właściwie i przyszło, i przyjdzie, to jest taka wisienka na torcie. W grudniu dowiedzieliśmy się, kto będzie European Shooting Star 2019. Znalazłeś się na tej liście, liście najbardziej obiecujących europejskich aktorów. Czy to jest kamień milowy, który. Może masz takie nadzieje, jeszcze bardziej e, rozpędzi Twoją karierę? Bo wiemy na przykład, jak to wpłynęło na karierę Jakuba Gierszała. E, jak wpłynęło? No, e, można by wymienić, ja teraz nie podam tytułów, ale e, co najmniej kilku filmów czy koprodukcji takich polsko-zagranicznych e, i, i wiesz, zainteresowanie tą osobą przez europejskich producentów. Tak, zgadza się, e, m, nie mam jakichś takich e, sprecyzowanych nadziei, bo m, do tego czasu udało mi się troszkę nawiązać jakieś m, współprace międzynarodowe, czy film ostatnio, który zrobiłem z Jurisem Kursietisem, e, produkcja łotewsko belgijska czy wcześniej e, Ogrange Circo e, z Carlosem Gigesem w, w Portugalii, więc to były takie dwa moje filmy, które i bez tej nagrody udało się zrobić, więc już tam gdzieś zaczęło Ślaci się... są przetarte. No może nie przetarte, ale może może lekko odpruszone od tego śniegu. <grym> I, i, faktycznie, I faktycznie ta nagroda skupia uwagę jednak trochę bardziej na tym, kim jestem, co zrobiłem do tej pory. I też dla mnie tym jest właśnie E, takim pokazaniem, że to co robię tutaj ma jakieś odzwierciedlenie nie tylko w polskiej kinematografii, ale w ogóle w europejskiej czy, e, czy światowej. To jest dla mnie oczywiście duże wyróżnienie, ale też podchodzę do tego spokojnie, tak jak zawsze, robię swoje, mam swoje i tego się trzymam. To prawda, jesteś także laureatem nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego, to także laur, który otrzymałeś w ciągu ostatnich miesięcy, a więc potwierdzenie tego, o czym wiedzieliśmy od wielu lat, o tym, że jesteś wielkim, czy też jak napisali jurorzy European Shooting Star, surowym talentem. Nie wiem do końca, jak to y, rozumiem, jak Ty to rozumiesz. Ja, ja rozumiem to przez to, że ja sam siebie troszkę uważam za surowego aktora w tym względzie, że kiedyś sobie powiedziałem, że nigdy nie, nie, nie będę starał się nauczyć tego zawodu. Że w momencie, kiedy już będę umiał uprawiać ten zawód, to będzie pierwsza lampka taka dla mnie świecąca się z napisem: okej, okay, trzeba zmienić zawód. I może to o to chodzi, że to, co samemu mi towarzyszy, zostałe że nie jakoś będziesz odczytane. się uczył, uczył tego zawodu, no ale jesteś zawodowym aktorem z dyplomem, z doświadczeniem z Akademią Krakowską wtedy jeszcze Państwową Wyższą Szkołą Teatralną mm. na koncie, czyli, czyli, że tak powiem, przeżyłeś całą tę drogę, aby tego zawodu rzeczywiście tak, ja się wyuczyć. Tak, tak takim... tylko że są różne sposoby wyuczenia się tego zawodu. Zawo zawodu takiego, powiedzmy, nieinwazyjnego, czyli jakiejś takiej, e, nazwijmy to może bazy zachowań, bazy powtórzeń, jakichś e, sposobów na to, żeby, e, żeby pewne sposoby zagrać. Albo też odrzucić wszystko i po prostu mieć swój własny jakiś taki, taką drogę, żeby to po prostu, właśnie starać się w ogóle tego nie grać. Myślę, że w przypadku bohaterów, których już miałeś szansę zagrać, nie ma możliwości by sięgać do jakiejś, do jakiejś powtarzalnej bazy. No byłoby trudno. Że to jest, jeżeli przypomnimy sobie film Maciapie, Pieprzycy, chce się żyć, jeżeli pomyślimy o Tomku Beksińskim, jeżeli przypomnimy sobie Jesteś Bogiem, to czy film, który przed nami, a na który myślę słuchacze dwójki szczególnie czekają, czyli Ikar, Legenda Mietka Kosza, to są to postaci tak zróżnicowane, ale też tak rozwibrowane i skrajne w różnych aspektach, że rzeczywiście bardzo trudno myśleć o tym, że jesteś w stanie, że szkoła jest w stanie na, nauczyć tego, jak podejść do, do, do takiej skali trudności, do takiego wyzwania? No, no nie jest w stanie tego nauczyć, no bo są to są to no, przypadki, że tak powiem, um, pojedyncze, że, te, że takie role. Ktoś w polskiej kinematografii dos, dostaje. I no wcześniej akurat zdarzyło się, że akurat nie, niewidomego, nie pianistę, nie muzyka, no ale niewidomą osobę zagrała Andrzej Chyra. Wcześniej nie wiem, czy, 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 czy takie rejestracje filmowe były. E, no ale tych, tych ról naprawdę nie jest, nie jest wiele. I, i, I ciężko tutaj mówić o jakimś rozeznaniu. W, w technice, mm -hmm. jak do tego podchodzić. Myślę, że to jest taką metodą, którą akurat w przypadku pracy z Maciejem Pieprzycą zawsze stosujemy, czyli taką metodą prób i błędów. Trochę rzućmy się i zobaczymy, dokąd dopłyniemy, albo gdzie się wywrócimy, albo gdzie zawrócimy i, i co będzie trzeba nie wiem, powtórzyć, poprawić, albo czymś czym się bardziej przyjrzeć, bo ja przecież sam nie wiem, ich tak samo nie wie, nie ma żadnych techniki, nikt, nikt nikomu nic nie, nie pokazuje, nie mówi, tylko jedziemy, oglądamy, spotykamy się z ludźmi, a potem intuicyjnie, bo nie wiem, gdzieś próbujemy to o, odtworzyć. W przypadku Mietka-Kosza yy, tych znaków zapytania jest bardzo wiele. Bo postać legendarna, jeden z najzdolniejszych pianistów jazzowych, który zginął w dość nie do końca wyjaśnionych okolicznościach. Niewidoma postać, która bardzo silnie wpłynęła na muzykę jazzową, na polskie środowisko, jest pamiętana. Jakie było Twoje podejście do, do tej roli i ten proces przygotowań nad, nad tym, żeby wcielić się w taką postać? Na początku byłem chyba troszeczkę przerażony. A jednocześnie bardzo podekscytowany, że stoimy przed jakąś ogromną ścianą, na którą nie wiadomo, troszkę już idąc taką nomenklaturą broutpikową, jak, jak się wspiąć. A to porównanie nie jest przypadkowe, o czym jeszcze powiemy. Nie jest. I, i... I, I mówię, no dobra, no trudno, no trzeba jakoś zacząć, a, a, a potem właśnie zobaczymy. I oczywiście był ten aspekt muzyczny, który był potwornie trudny, ale umówiliśmy się na to, że e, będzie dubler, zrobimy może jedną z dwie sceny, e, gdzie zastosujemy pewne metody, pewne triki filmowe, które też były użyte w filmie tam Pawła Pawlikowskiego. Dowiedzieliśmy się, jak to się robiło i jak to zostało zrobione z Tomkiem kotem tak dalej. No i tak kombinowaliśmy. No ale mówię, dobra, Maciek, zobaczmy, co jestem w stanie sam tam wywalczyć przy tym mm. pianinie. No i z summarum skończyło się tak, że dubler nie był potrzebny. Czyli wszystko to jesteś tak, ty... wszystko jest. Tak, wszystko jest, jestem ja i wszystko jest odzwierciedlane przeze mnie. No bo muzyka jest napisana przez oczywiście tutaj duże ukłony. I Leszko, jak nas słyszysz, to cię bardzo serdecznie pozdrawiam, dla Leszka Możdżera, który tą muzykę mm, tworzył, właściwie komponował ją od początku. E, przepuszczał przez siebie te różne style, bo to nie tylko, mm, nie tylko styl Mietka Kosza, ale i styl naszej postaci, która się nazywała Pandanowicz, a, którego mm, no, dobra, już nie będę teraz kto kto grał, bo właśnie mi wypadło to nazwisko. <grym> Sprawdzam a, a nie A nie chcę mówić, że papież. Piotr Adamczyk, Piotr Adamczyk tak. No, już czytelne porównanie. Tak, czy, czy, tak, tak, ale chciałem. Piotr, pozdrawiam się. Piotrek był in, inicjatorem powstania tego filmu. Parę lat temu spotkaliśmy się przez przypadek na mieście. I jadłem obiad, i Piotr mówi: Sorry, że ci przeszkadzam, ale jest super tekst, super film. Piszemy właśnie, siadamy z Maciekiem Pieprzycą właśnie nad tym, nad tym pomysłem. I, I może fajnie było, jakbyś kiedyś to zagrał. I po trzech latach jesteśmy, jesteśmy po, po filmie, a Piotr Adamczyk zagrał jednego, zresztą fantastycznie, jednego z moich największych rywali, konkurentów, mm -hmm. pana Danowicza. Yy. Więc Leszek Możdżer z jednej strony... I wracając do Leszka Możdżera, właśnie skąd te ukłony? Bo Leszek to stworzył, nagrywał i jeszcze nagrywał mi to obraz wideo, który ja potem otrzymywałem od niego, siadałem przy pianinie i próbowałem wszystkie gesty mniej więcej, wszystko odzwierciedlić na klawiaturze. Ale słyszałem, że to yy. tylko do pewnego stopnia, to znaczy Leszek Możdżer podczas jednej z audycji w Polskim Radio powiedział, że... Yy obserwował później efekty Twojej pracy, Twoich prób yy, i zauważył, że naturalnie zachowujesz się na przepianinie tak, jakby to jakby to był twój zawód, prawdziwy, jakbyś był miedkiem koszem. Że, że do pewnego stopnia oczywiście gdzieś wyszedłeś z tych gestów, z tego, co, co podpowiadał, ale że w taki sposób zupełnie naturalny jesteś w stanie to stworzyć i, i, i sprawić takie wrażenie, że właśnie o to masz pełną kontrolę mm -hmm. nad tymi... No tak, to, to, był, to był też szereg właśnie, właśnie prób i takich kombinacji. Stawiałem sobie kamerę w, w, na sali prób i... i, i, i... Początkowo próbowałem połączyć odruchy, pewne naturalne odruchy Mietka Kosza, których nie widziałem znowu zbyt wiele, bo tych nagrań właściwie chyba chyba otrzymałem jedno nagranie właśnie z, z polskiego radia. I, i, I próbowałem te gesty wcielić w życie, i nagle, nagle się okazało, że nie bardzo umiem je połączyć. A w momencie, kiedy się skupiłem bardziej na muzyce i na odzwierciedleniu ruchu, te, te gesty zaczęły, zaczęły być prawdziwe i zacząłem się bardziej skupiać na muzyce, niż na tym, żeby odzwierciedlać jego ruchy, a potem oczywiście to samo wyszło w krew i one same się, e, same się potwierdzały, bo nawet jak stawiałem kamerę, nie, pokazywa, nie, nie pokazywałem klawiatury i pokazałem to Leszkowi, że mówi, o tutaj widzę na przykład, że lewa ręka schodzi w dół, o a prawa idzie tutaj, mówi że po, po, po ruchach ciała nie jest w stanie stwierdzić, Aha. że to nie ja gram. No to to jest duży komplement, ale myślę tak, mnie, mnie tak kosz w sytuacji, kiedy gra na fortepianie, to jest taki moment rzeczywiście wolności, zupełnego porwania przez muzykę, ale jak zagrać to, jakimi środkami zagrać postać, która nie widzi? Czego to wymaga od ciebie w, w zmianie myślenia o tym, jak się poruszać, jak reagować? To trochę jest tak, że... Sporo rzeczy widziałem, które nakręciliśmy, ale też sporo rzeczy nie widziałem, ponieważ najprostszym dla mnie taki moment taką jak to powiedzieć taką autentyczną możliwością, którą zawsze mogłem zrobić to mogłem zamknąć oczy i faktycznie nie widzieć. I w wielu momentach starałem się to robić, nawet w, takiej, w takich scenach z moją partnerką. Wiktorią Gorodecka, ja. Czyli Wiktorią Gorodecką? Tak, Wiktorią Gorodecką. Pamiętam, że ona tak się do tego przyzwyczaiła, że ja nie widzę, że kiedy widziała, że na przykład otwieram, o mówię, nie, ale błagam cię, nie, nie, nie otwiera, oczy graj z zamkniętymi. <laughs> Pomimo, że miałem okulary i tak dalej, to faktycznie wyczuwała, kiedy, kiedy ja patrzę, a kiedy faktycznie mam zamknięte, zamknięte oczy. I wielokrotnie wolałem mieć zamknięte. Czekamy na film Macieja Pieprzycy Ikar, Legenda Mietka Kosza. Wspominałem, że wcielasz się w postaci skrajne, i inny przykład filmu, który powstaje, Leszka Dawida Broadpeak, to będzie przykład właśnie takiej roli, bo co by nie powiedzieć o Adamie Bieleckim, to jest no, wybitny wspinacz, ale postać, której. Emocje, postrzeganie świata są chyba przeciętnemu człowiekowi niedostępne. Patrzymy na to, czego dokonuje, co potrafi jak mm -hmm. w stanie jest też przełamać wszystkie mm -hmm. ograniczenia od fizycznych po psychiczne i właściwie nie wierzymy, że ktoś taki może, może chodzić po tej ziemi. No, ja się chyba podpisuję pod yy, tymi słowami, bo <laughs> po spotkaniu z Adamem Bieleckim, które nastąpiło jeszcze w zeszłym roku, ale nie aż tak dawno, żebym nie, nie pamiętał, to mm, troszkę się powspinaliśmy wspólnie na ściance, troszkę porozmawialiśmy. Y i... A to jest coś, co, przepraszam, was łączy w jakimś sensie? To znaczy, ty lubiłeś wspinaczkę? Nie, ja kiedyś, o taki... kiedyś się troszeczkę wspinałem, bo mój pierwszy film, który zrobiłem mhm. jeszcze lata, lata temu, kiedy byłem jeszcze na studiach, to był film o mm, grupie młodzieży z Tychów, która wyszła ze swoim nauczycielem w, w góry i, ich, yy, i w większości z nich zebrała lawina, w której zginęli. Yy, I paradoks tej sytuacji polega na tym, że ta grupa, Adam był z tej samej szkoły, i kiedy ta grupa wchodziła i ich zabrała za chwilę lawina mijał ich Adam Bielecki i ten nauczyciel mówi Adam chodź z nami wejdziesz jeszcze raz ty dasz radę chodź z nami Adam mówi nie bo już jestem zmęczony i poszedł w przeciwnym kierunku a i te takie takie właśnie łączniki że ja wtedy zagrałem zagrałem jednego z tych chłopaków którego ta lawina zabrała e i ten Adam, który wtedy przechodził i teraz ten Adam, z którym ja się po raz kolejny spotykam i ten film jest, są, dla, są dla mnie jakąś taką klamrą. Zresztą Ikar i spotkanie z Leszkiem Morzerem też nastąpiła jakaś klamra, klamra ponieważ kiedy, yy, kiedy przygotowywałem się do filmu yy, znowu Macieja Pieprzycy ale chcę się żyć. Słuchałem cały czas muzyką, która mnie wprowadzała w ogóle codziennie rano na plan. Była, e, była muzyka Leszka Morzera z, z płyty piano. E, I słuchałem ją namiętnie dzień w dzień i mieszkałem wtedy na ulicy Rejtana. I kiedy pojechałem do Leszka, do Wrocławia i stoję przed, przed, na, przed, stoję na ulicy, na której jest jego mieszkanie i patrzę, jaka jest ulica, ulica Rejtana. I nagle znowu się wszystko za, zamknęło w klamrę. Mówię, nie, no nie wierzę, to nie są przypadki. Nie ma, nie wierzymy w przypadki, raczej powroty, powroty współpracy z Leszkiem Dawidem, z Maciejem Pieprzycą. Czyli Ikar, Legenda, Mietka, Kosza i Broad Peak. Na te filmy czekamy. Już wkrótce także Premiera filmu Ciemno prawie noc, w którym także cię zobaczymy. Tak, wydaje mi się, że w marcu. Czekamy z niecierpliwością także na seriale, bo chociażby Royst pokazał też, jak, jak wiele potrafisz i jak ciekawe są polskie produkcje serialowe. Czego ci życzyć na 2019? Poza to przespanymi to nie... nocami. <śla> <śla> Chyba takiej siły i energii, żeby to wszystko. I zdrowia, bo to są rzeczy, yy, których się nie da kupić i, i, i one są takie najważniejsze, bo, bo resztę człowiek jest w stanie sam zrobić. Tylko musi mieć siłę i energię, żeby, żeby, żeby temu, temu podawać. To w takim razie tego życzymy, a ja dokładam Dziękuję. jeszcze <noise> równowagę, żeby z jednej strony była nagroda, którą wkrótce odbierzesz, czyli Shooting Star na Berlinale, a z drugiej. Pierwszy ząbek, drugi, trzeci, i tak dalej. I tak Ale już dalej, są i tak cztery. Dalej. No właśnie. No. Tym, tym bardziej. Dawid Ogrodnik. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia.